Dzień dobry, witam Was serdecznie wszystkich na grupie, wszystkich, którzy mnie jeszcze nie oglądali i którzy dopiero zaczynają oglądać. Jestem Dorota, jestem mamą trójki dzieci i urodziła nam się maleństwo. Przypomnijmy, Wiktorynka lubi bawić się tak, więc żeby nam nie przeszkadzała, to będziemy ją bujać. Jesteśmy w lesie na spacerze z całą rodziną, zaraz pewnie dojdzie reszta, tak, bo poszli na grzyby, ale... Co chcemy przedstawić? Przede wszystkim przedstawiamy Wiktorię, która jest po postach mamy, czyli przed ciążą. Uwaga, przed ciążą, bo tam któreś mnie w ciąży myślały, że ja w ciąży pościłam. Nie, robiłam posty przed ciążą. Miałam niedoczynność tarczycy i to jest takie kolejne moje świadectwo. Zrobiłam 2 razy post 6 tygodni. Do tego też robiłam przypominajki. Przypominajki to są takie posty przypominające. Wiktoria... Będziemy bujać, bo Wiktorynka lubi bujanie. Więc tak, moich 2 dzieci urodziło się bez włosów. Wiktoria urodziła się z pięknymi włosami. Jesteśmy już prawie 2 miesiące po porodzie, a mama ma cudowne włosy i w ogóle mamień włosy nie wypadają. Co działo się w poprzednich ciążach bardzo, czyli post tak jakby... pomógł na moje włosy po porodzie. Moje zdrowe żywienie w trakcie ciąży też bardzo pomogło. Moje pozytywne myślenie pomogło przy tym, że urodziłam szybko, czyli w 3 godziny. Urodziłam naturalnie, bez żadnej ingerencji, jeśli chodzi o lekarstwa, co przy 2 poprzednich porodach nie było o tym mowy. Bałam się bardzo porodu, ale się udało. Mąż był bardzo pomocny przy porodzie, także polecam rodzinne porody. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wiktorynka jest zdrowa, przybiera na wadze bardzo dużo. Dalej się staramy zdrowo żywić, z tym, że strączków nie możemy za bardzo jeść, bo brzuszki bolą, bo wzdymają strączki. Więc tak mamy. Będziemy robić przypominajkę 3-dniową w trakcie karmienia piersią, więc pewnie będę jedną z tych mam, które jeszcze dopiero pierwszy raz podejdą, jako w ogóle podeszły do postu. Na pewno karmię piersią, ale uważam, że 3 dni przypominajki, czyli na samych warzywach, takich dozwolonych według diety dr Dąbrowskiej, można, ponieważ myślę, że nie załączy się odżywianie wewnętrzne jeszcze, a nawet jeżeli się załączy, to będzie to chwila i to jest po prostu tak, że gdyby nic innego nie było, a żywilibyśmy się samymi warzywami, to możemy to robić. Więc taki krótki filmik na początek. Chciałam podziękować całej mojej grupie na Facebooku i buziaków 1000 dla Was za te prezenty piękne. Za piękny smoczek dla Wiktorii z graderem Wiktorii. Po prostu jest przecudny. Nie mam go teraz przy sobie. Filmiki oczywiście trochę nam się wstrzymały, ponieważ Wiktoria jest malutką terrorystką. I cały czas nas terroryzuje i nie pozwala nam nagrywać, bo chce być noszona, chce być... Dzisiaj jest grzeczna. Od paru dni mamy już taki etap, że Wiktoria zaczyna być grzeczniejsza. Więc pomyślałam sobie, szybko nagram dla Was film. Nie ubrałam w piękną kieckę, bo nie wiedziałam, że będę nagrywać. Ale następnym razem przygotujemy się bardziej, prawda? I będziemy wyglądały jak księżniczki do tego wszystkiego. No co, mąż też przymierza się do postu. Nie wiemy jeszcze kiedy, ale do kolejnego postu, ponieważ jak wiecie, bardzo duże efekty miał fajne na poście. Pomogło przy nerwicy, pomogło przy różnych fajnych innych rzeczach. I jesteśmy... W ogóle cały czas jesteśmy z Wami, trochę mniej aktywni na grupie, bo mamy pełne ręce roboty, ale jesteśmy z Wami, trzymamy kciuki cały czas i obserwujemy. Jak tylko Wiktoria da nam więcej czasu, będziemy Was wspierać bardziej i będziemy cały czas motywować i będziemy przechodzić oczywiście na posty. Jak przejdę 3-dniową przypominajkę, no to Wam wszystko przedstawię. Jak to wyglądało w trakcie karmienia piersią? Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Jeszcze raz za wszystko dziękujemy. Buziaki.